Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Ben and Ed, który jest naprawdę trudny do wymowy i od razu na start przepraszam za poprzedni odcinek, że zrobiłem tak ciemną kamerkę, nie widziałem, że jest naprawdę tak ciemno w kamerce. Niestety przyznam się do błędu, nie sprawdziłem tego, ale teraz bez dłuższego gadania wracamy do naszej gry, do naszej przygody z Benem i Edem, czyli a głównie z Edem, naszym zobaczkiem, który ratuje naszego Bena, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Skończyliśmy na szóstym etapie, mianowicie tam był bonus level, którego nie potrafiłem przejść, dzisiaj mamy siódmy etap. Spróbujemy sobie przejść te 12 leveli, zobaczymy jak nam to wyjdzie w tym odcinku. Powiedziałem 12 czy do 12? Do 12 w każdym razie, poprawiam się, jeżeli że powiedziałem. I cóż, siódmy level, wchodzimy, spróbujemy zbierać wszystkie puszki, aby ewentualnie odblokować sobie te bonus levele, których mam nadzieję będą łatwiejsze niż były. Okej. Twisted Show, tutaj widzę, że idziemy w ogóle... What the fuck? Idziemy w ogóle pod kątem, to jakieś są głowy, które wyskakują w momencie, gdy przebiegamy obok, więc najlepszym sposobem będzie chyba po prostu... Okej, no to już widać, początek mi bardzo świetnie wyszedł. Najlepszym sposobem powinno być po prostu unikanie tego wszystkiego, po prostu klikanie lewego przycisku myszki, ale widzę, że w tym miejscu one są i tak randomowe, więc no tak czy siak mi to... zbytnio nie pomaga, tak, możemy sobie po prostu przebijać szybko, okej, uniknęliśmy, jesteśmy już na normalnej prostej, biegniemy, dawaj Ed, lecisz ratować Bena, tak, teraz bardzo wymagający etap widzę, na zmianę beczki i z drewienkiem, które po prostu klikamy lewym wszystkim i się psują, bardzo wymagające, tak, Jezus Maria, ja myślę, że sobie lekko zmniejszyłem tą czułość myszy, a ja ją zmniejszyłem strasznie. O mój Boże, jak dziwnie mi się będzie obracało, ale mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. Dobra, nieważne. Wchodzi... Jezus Maria. Aż mi się niedobrze zrobiło. Mojemu komputerkowi chyba też, bo aż trochę FPS mu skoczyły. Ale mamy w końcu checkpoint. Okej, mamy checkpointa. I mamy tutaj piły. Piły, które będą nas dziabały. Okej, tutaj przeskoczyć. Świetnie. Labirynt jakiś mamy. No dobra. Tam pewnie są jakieś puszki. Tak, są puszki na końcu, ale to je pieprzyć, takie puszki to pieprzyć. Nie będę... Jezus Maria, wystraszyłem się. Nie spodziewałem się tej głowy tutaj. Znaczy, były wyraźnie pokazane, ale w ogóle się ich nie skupiłem. Okej, tutaj są puszki, które można zaryzykować, bo nie są zbyt trudne. Wychodzimy teraz tutaj, tu przy ścianie. Mam nadzieję, że labirynt skończony. Tak, labirynt skończony, checkpoint. Checkpointy, to są etapy... etapy platform, które się kręcą. No dobra. Na szczęście te platformy się dość wolno kręcą, więc nie ma jakiegoś zbytnio problemu, żeby to przeskoczyć. Większy problem jest z tym, że to wszystko jest ma. Okej, mam. Aha, tu były. Tu mam po prostu kucać w to, a tu są jeszcze piły. No świetnie. O Jezus, myślałem, że znowu nie przez. Okej. Jesteśmy na checkpoincie, respimy się. Teraz tak. Lewo, prawo, lewo. Wywróci mnie kula. Okej, lecimy tu, są piły. No i mi została sama głowa. Ale nie. Ja... Jedna. Już chciałem powiedzieć, ale jak mam ciało, mogę się przepić ponownie. Nope. Gra mi po prostu tego nie pozwoliła. No i mi wpadł w taką małą szparę. Spadłem przez. O Jezus, nie, to był błąd. To był... Chociaż zobaczymy, jak daleko dolecimy po prostu samą głową. Może się uda to zrobić. Dawajcie. Let's go. Mam nadzieję, że nie będę musiał na końcu nią rzucić. Nie, wystarczy, że przeskoczę. Okej, świetnie. Ja nawet nie wiedziałem skąd i kiedy to nadejdzie, więc to nie było zbyt przyjemne. Okej, tutaj, opa, szybko. Dawaj cwaniak, uciekaj przed tymi kulami. Okej, zrobiliśmy to. Nawet nie straciliśmy teraz części ciała tutaj. Świetnie. Wszystko unikam. Naprawdę głowa nam musiała tam zostać z wszystkich możliwych części. Na ostrzu musiała nam zostać głowa, która potem po prostu się rozcięła poprzez... nie wiem co nawet. Nie wiem jak to nawet nazwać. Okej, piłki są na zmianę. Czyli trzeba po prostu, jak jedna piłka przejść, trzeba zmienić się na drugą stronę. I wtedy wszystko unikniemy. Zdecydowanie. Zrobiliśmy i doszliśmy do Bena. Czyli pierwszy level jest zrobiony, czyli level w 3 minuty, 15 puszek, 2 ludziki. Dobrze nam to wyszło. Okej, eat. Ta morda jest naprawdę straszna. Naprawdę, ta straszna tego. Żałuję, jakie zniszczone zęby.
straszne. Ja pierdzielę, chociaż na mojej grafice to wygląda jak Teletubbies, Tinky Winky. Aha, dobra, to był piękny początek, razu w kule pieprzy, no i tyle. Niech kula przyleci i wtedy lecimy. Czemu mnie to pieprznęło w powietrzu? Halo? Ja się nie godzę na uderzenie w powietrzu. No, nie, serio, w co ja się biję, bo ja nie mam pojęcia już. Okej, tak miałem to zrobić, niech będzie. Opa, lecimy dalej, nie lecimy dalej. Czyli tak, tutaj na pewno trzeba to zrobić z rzutem, tu. Jaki trudny level. Safety first, no super, bezpieczeństwo na początku, no. Fajnie by było jakbym, okej, czekaj, teraz stawaj, no stań. No nie, no Ed, czemu ty nie chcesz zawsze stać wtedy, kiedy w teorii byś mógł wstać? O, opa. Okej, wstałeś, teraz muszę to wytimingować. Lewą stroną? Na prawą? Przeskakujemy? Uniknąć? Przeskakujemy? Opa. O, what a movement, cwaniak. Co to? Gdzie mam? Co mam tu? Gdzie mam na coś tutaj czekać? Aha, tutaj się otwiera buzia. Wszystko świetnie. Ale czy... Czy ja mogę tak spadać, czy ja muszę... Okej, chyba tak nawet muszę zrobić. Bo wydaje mi się, że to jest jak w bonusowym levelu, że jakbym za mocno przypierniczył... A nie, tutaj się nie złamie. Okej, czyli tylko bonus level jest taki okrutny. Okej, tutaj mamy beczki, więcej ich tu nigdzie nie ma, więc możemy wrócić tutaj. I lecimy w tę stronę. Spamiętajcie, muszę... Okej, muszę polecieć tutaj. Lecimy. Wow, wow. No i straciłem nogę. O, prawie straciłem drugą, ale nie, tutaj teraz zauważyłem, co mam zrobić. Wszystko spoko, na pewno mam tutaj lecieć, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, bo przynajmniej checkpointa zrobiłem. Zrobiłem checkpointa, czyli wszystko było zamierzone, wszystko pod kontrolą. Okej, ale jeszcze mam ciało, jestem w stanie biegać na jednej łapce. Dobra, jednak Ben nie jest, znaczy Ed jednak nie jest w stanie, on jednak nie chce chodzić bez części ciała. Powiedział, że nie i jakby to powiedział kolokwialnie hu, no tutaj też nie chce przeskoczyć. Taki ma swoje foszki, no nie? Zombie też ma swoje foszki, to możliwe, że miało za dużo przygód z kobietami. Ja pierdziel, przygód z kobietami, teraz sam się nauczył takich zwyczajów, żeby się po prostu fochać i robić po swojemu, tak. Okej, tu. Hoppa! Okej, lecimy. Wow. Ale wszystko uniknąłem. Tak przypadkowo, przyznam się przypadkowo, nic nie zamierzyłem, ale wszystko uniknąłem. Co to jest? Jakieś głowy klaunów. To jest bardziej creepy niż wszystko dotychczas. Słuchajcie, tutaj mam wyjść. Okej, czyli muszę spadać na te randedy. Okej. Oh fuck. Oh shit. Oh my fucking god. No czyli powiedziałbym, że trochę tak poleciałem jak magik. Poleciałem na złamanie karku jak magik. W każdym razie teraz tego nie spieprzymy, tak? O, moja mama szpuka przez ścianę, czyli jestem lekko za głośny. Ale to da się oga... No nie. Chociaż może tutaj wstanie? Okej, wstanął. Jest jeszcze nadzieja. Okej, przy okazji weźmiemy sobie te puszki i teraz tutaj. Świetnie, cwaniak, świetnie. Ale zapomniałem o shifcie. Jakbym kliknął shifta, to naprawdę bym lepiej spadł. Ale najważniejszy jest wynik końcowy. Okej. Trzeba było tutaj poczekać. Tak w sumie szukałem. Szukałem, gdzie mam pójść. Na szczęście znalazłem to. Na szczęście poczekałem po prostu i odnalazłem się odpowiedź. Tylko pytanie teraz, gdzie stąd mam pójść? No super, fajnie, wszystko mogę sobie polecieć tutaj po beczuszki i tak. Głową mogę tam dolecieć. Nieprawdaż? Zaryzykujmy. Nigga, we made it. Mówiłem, że jak trzeba zrobić. Ja tu mam swoją głowę. Dobra. Tak, fajnie, zabawny jesteś. Bardzo. Bardzo zabawny jesteś. Bardzo zabawny youtuber, bardzo. Taki zabawny youtuber, że normalnie nie masz wyświetleń. Nie no, mam wyświetlenia, ja was kocham za te wyświetlenia. Okej, psychopaw. Moonshine Dead Zone. Tu zaraz tutaj wyskoczy i nas pieprznie. Ewentualnie to może być boss. Ponieważ następny jest bonusowy level i to by się zgadzało. Hmm.
się wystraszyłem, co to miało być? Dobra, wszystko fajnie, ale... To co mam w takim razie zrobić? Iść jakąś specjalną dróżką, czy... What? Słuchajcie. Stay in the light. Okej, mam iść po prostu... Stay in the light, okej. Muszę być po prostu w świetle. Alright. Tam jest kolejna beczuszka, więc to musi być gdzieś tu, albo nie. Nie. Okej, tam jest checkpoint. Tam jest checkpoint, ale ja będę leciał za światłem, bo nie będę, bo nie mogę. Inaczej, o nie, tu jest młotek jest. Okej, uniknąłem go. Checkpoint. Myślałem, że... Aha, no super, dzięki. Okej, lecimy. Tak, tu są już piły. Ale piły są chyba... Chciałem powiedzieć przyjemniejsze niż młotki, ponieważ wiem, gdzie muszę skakać, tak? I tam niestety to się nie sprawdziło w tym wypadku. One mi tylko bardziej utrudniły niż ułatwi... Ja pierdzielę, co to byłby za hit? Okej, tutaj. Do buzi. I checkpoint. I co, dalej mam lecieć w tym świetle, czy jak? Okej. Mamy po prostu lecieć za światłem, wszystko świetnie. Dobrze, mamy tego shifta, bo wtedy byłoby trudno. Jezus Maria, tu jest ciemno, ja nie wiem, gdzie mam zbytnio biec. Tutaj, tutaj. Okej. Tu. Tu i tam, mam tam przeskoczyć te? Okej. Ja nie widzę niczego, jak Boga kocham. Poczekajcie, to ja może tam wrócę i tu przeskoczę. Myślałem, że nie mogę jak przeskoczyć. Światło! Abym przeskoczył. Okej. Nie. Głupia skrzynka. Alright. Lecimy teraz, tak? Teraz to zrobimy. Nigga, we made it! Oh my god. Tutaj pieprznąć. Tu przeskoczyć. Nie. Tu. Tutaj. Świetnie. Nie za szybko. Ale nie za szybko, musi na spokojnie to rozegrać. Co ta gra na pianinie, fortepianie, whatever się to nazywa, jest taka jakoś creepy. Okej, na które światło będziemy przeskakiwać? Okej, na ten kwadracik. Teraz na ten kwadracik. Oh fuck my life. Teraz to trochę się przyspieszyłem, ale no na szczęście dobrze wybrałem. Tutaj. Tu, ta z lewo czy prosto? Okej, tutaj. Boże jedyne, to jest niby takie proste, by ktoś powiedział, tak? Ale jednak to jak to jest zaplątane. Jak nagle może zmienić kierunek na inny kwadracik. A ty musisz szybko wybrać, który jest ten właściwy. Tutaj. Szybko bierzemy to, fuck. Teraz tamten będzie kwadracik. Dobrze myślę. Teraz niebieski. Czerwony czy żółty? Żółty. Czerwony. Żółty i checkpoint. Alright, lecimy dalej. Tędy. No tego to się nie spodziewałem. Ja myślałem, że muszę uniknąć tylko młotka, a tu jeszcze centralnie w pi... Świetnie, super, dzięki młotek. Okej. No, ej, no ja się nie ruszyłem zbytnio, a to już... O, my było... Szybko. Ed, dawaj. Dawaj, Ed. Gdzie musisz to rozbiegnąć? Tam. Poskakałem i trafione. Teraz. Okej, zdążyłem dobiec. Młotek. Okej, wszystko. Nie. God fucking damn it. Naprawdę. No nie! Głupie młotki, czemu to mnie bije w momencie, gdy powiedzmy tego nie przebiegam obok. Oh, for fuck's sake, mate. Okej. Wow! Okej, tutaj. Teraz tak. W ten sposób. Jest idealnie. Teraz tak, tu jest gdzieś młotek, który mnie wcześniej pieprznął. Okej, teraz mnie nie pieprznął na szczęście. Piła, jak się jej wystraszyłem. Wow! Prawie by się nie udało. To jest jeszcze młotek ostatni. Szybko. Okej, checkpoint. I teraz to, tutaj.
Tędy. Tutaj na dół. Czerwony, dawaj Edzik. Razem z stroną światła, tak? Popniemy razem w stronę słońca. Coś tam, tak, bez końca. You made it, kurczę, cwaniak, byłeś dobry. Wow, patrzcie, wszystkich ludzików odblokowałem. Teraz pytanie, czy mamy 120 tych? Nie mamy. W każdym razie, jestem pewien, że to jest jakiś bonusowy level, który teraz jest nieobowiązkowy. Więc na razie skupmy się na tym 11 i 12 levelu, które są obowiązkowe, ponieważ nie trzeba ich odblokowywać poprzez zbieranie puszek. Laser Dome. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli tak, tu są lasery, które nas mogą rozdziabać, jak to w poprzednim etapie było. Nie, kłócając będzie za nisko. Aha, okej, okay. Po prostu zniknęło. Aha. Aha, to mnie nie rozwala całego, tylko odcina mi kawałek, jeżeli w to trafię. No dobra, dobra. To dobrze wiedzieć. Dawaj, na tym kucaka bez jednej nogi. Okej, okay, okej, okay, mamy checkpoint, czyli się respimy. Przeskakujemy sobie to, lecimy po prostu na pełnej pale tam. Okej, okay, no dobra, na pełnej pale to jednak tylko nie zrobimy. Bo chcąc, nie jest to takie proste. Okej, okay, zniknęły. Okej, okay, a zobaczymy gdzie, dokąd głową dolecimy, tak? Może uda nam się do checkpointa dolecieć. Powiedzmy, że to jest lekkie marnowanie czasu, ponieważ mogłem sobie po prostu zacząć respawnić się i pewnie dalej doleciał. Ale zaryzykujmy. Czekamy aż zniknie górna wiązka laseru. Dawaj. Okej, okay. To był błąd z serii arcydzieła cwaniaka, czyli jak spieprzyć coś, co się już nie dało spieprzyć. To był ten najłatwiejszy element, czyli po prostu poczekać i podskoczyć. Jednakże mój mózg jest na tyle ograniczony, że jak to nie było dla mnie tak proste, tak? No i ten górny laser zniknie, halo? Proszę? Aha, fajnie, ten dolny laser, znaczy ten górny laser nawet nie chce zniknąć, no nie? Teraz. O, super, w końcu. Zaciąłem rękę. Shit! Ok, biegiem. Tu jest checkpoint, mówiłem, że to był checkpoint, to był ten najłatwiejszy etap już, a tu ja tak spieprzyłem. Okej, okay. W sumie bez jednej ręki mogę biec. Ręka mi do niczego nie jest potrzebna. A jakbym stracił dwie, to już byłoby gorzej, bo nie mógłbym rzucić nawet głowy. Ale jak na razie jest git. Przez całego laser domu możemy biec. Nie ma żadnego problemu. Czy ja mówię, że nie ma żadnego problemu? Miałem na myśli, że jest wielki problem. O, w sumie wróciliśmy do tego samego etapu. No dobra, teraz już jest problem. Samą głową nie da się tak wysoko skoczyć. Jednak potrzebujemy nogę, aby się tak wybić. Opa. Opa. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. To jest trudne. Ten etap jest trudny, zdecydowanie. Aha, czyli, no i teraz ten etap, który za każdym razem odcinał mi rękę i nogę, po prostu zakończyłem tym, że ominąłem wszystko i nagle spadłem. Świetnie. To jest takie, biegniesz, już masz to przeczucie, że już ci się udało. I nagle jednak łapie ci ten laser. I nie to, że utnie ci jakąś mało istotną część, nie, rozwali ci całe ciało na małe kawałeczki. Tak tylko, żebyś nie miał żadnej szansy, nawet najmniejszej, aby to przeskoczyć. Okej. Okay. Tutaj. Opa. Przez środek. Daj cwaniak. Jest świetnie. Słuchajcie, czy wy chcecie mi powiedzieć, że ja mogłem po prostu tutaj rzucić głowę i wyszłoby na to samo? Naprawdę tak. Okej, okay, zaskakujemy sobie tutaj teraz. I wchodzimy do tutaj. Tak, nazwę to do tutaj, ponieważ, aha, okej, w tą stronę na pewno głowa. Nie, nope, let's make nope, to może jednak z prawej strony trzeba to zrobić. Tak, trzeba to zrobić z prawej strony, ale to jest, nie, to można tak zrobić, na pewno, to na pewno tak można zrobić, bo to jest jakby ułatwienie. Nie bez powodu to jest taka wejściówka, tak? Patrzcie na to, sam jak to robi. We're doing this for the science. For the fucking science. Bang. Zrobione. Mamy naciśnięty przycisk. Mógłbym sobie jeszcze wziąć beczki, ale... chrzanić beczki. Okej, mamy teraz tutaj beczki i mamy checkpoint. Okej, tu są takie łatwiejsze etapy, jak mi się wydaje. Ponieważ można po prostu sobie przez to przebiec. Goli nas wszystko, goli nas wszędzie wszystko. Jezus, wszędzie lasery. Ale jednym tempem przebiegłem wszystko. Łatwo. Aha, to lecia. Okej, no dobra, to tego się... Tego...
Tego nie ogarnąłem zbytnio, przyznam się, tego nie ogarniałem. Myślałem, że to jest wiązka światła, która jest pionowa, a nie pozioma. I przyznam się do błędu, tak? Opa! 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 O! Jezus, może prawie się pogubiłem. Jaki tam grubas jest? Uroczy? Żartowałem, nie jesteś uroczy. Jest Ben! Czyli mamy już Bena. Elo. Nigga, we made it. Nigga, we made it.